Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. O i dzisiaj się będzie działo w Studio wyborczym, bo w Studio wyborczym jest gościem była policjantka i przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej, która ma wyjaśnić aferę Pegasusa i nie tylko, w ogóle nielegalną inwigilację zarządów. PIS. Startujemy. Tomasz Sekielski, dobry wieczór. Wraz ze mną Magdalena Sroka, PSL Trzecia Droga. Dobry wieczór, pani redaktorze. Witam państwa. Bardzo dziękuję, że jest u nas pani w studio, bo wiem, że trudny czas co, i męczący. Teraz, obecnie? Intensywny tydzień, ale też przygotowania intensywne. No, przed nami potężne wyzwanie. Tak jak powiedział Pan na wstępie, afera Pegasusa, ale wydaje się tak wielowątkowa, że rzeczywiście pochłonie nas w całości. No, jestem do tego przygotowana, także wiedziałam, na co się pisze. A nie boi się Pani patrząc na. Ja domyślam się, że nie jest pani strachliwa, jako była policjantka, ale na wyczyny posłów zjednoczonej prawicy w tych dwóch komisjach, wizowej i kopertowej, no, robią wszystko, żeby tam hamować pracę i być głośno. Ma pani jakiś pomysł na to, gdyby tutaj miało się dziać tak podobnie? Jestem przygotowana na to. Wiemy, że jeżeli nie ma się argumentów, to najlepszym sposobem jest krzyk, zachłócanie, wprowadzanie chaosu. Natomiast to jest bardzo poważna kwestia i z pewnością z panami z PiSu, którzy chcieliby przeszkadzać, poradzę sobie. Proszę być spokojnym. Wyglądam łagodnie, ale tak jak pan powiedział, nie należy do osób, które wycofują się, podejmując się pewnego wyzwania. Ile lat służby w policji? 15. No, to kawał życia. Myślałam, że dłużej, zaczynając służbę w policji, myślałam, że zostanę pierwszym komendantem kobietom. Uh -huh. Tak, z takimi ambicjami szłam do policji, wierząc, że potrzebna jest służba, która będzie stała na Straży Bezpieczeństwa, będzie trzymała się litery prawa, ale będzie też służbą niosącą no, pomoc. Wszystkim tym, którzy potrzebują pomocy w danym momencie. No i przejście na emeryturę było dla mnie takim trudnym momentem i, i, i ciężką decyzją życiową. Dlaczego pani się na to zdecydowała? Ponieważ pojawiła się propozycja wejścia do polityki i no i. Podjęłam tak. taką decyzję. Trzeba było zostać w policji. Trzeba było zostać w policji, byłoby na pewno łatwiej. Oczywiście mówię to dzisiaj z uśmiechem. Serduchem jestem cały czas w policji i w tym, co się dzieje w służbach. Dlatego też ta komisja, do której podchodzę naprawdę na 100% zaangażowania, jest ważna, też właśnie z perspektywy policji, ale i służb specjalnych w Polsce. Także z pisowcami sobie poradzimy. Chciałbym wykorzystać pani doświadczenie, bo co robi, przepraszam, jeszcze zapytam, bo wiem, że na pewno zajmowała się też pani bezpieczeństwem w policji, ale też ma pani doświadczenie kryminalne, prawda? Takie czysto... Tak, w pionie kryminalnym pracowałam pierwsze 8 lat mhm. służby i te 8 lat to głównie Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Później e, sztab komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. No, bezpieczeństwo zasadniczo i, i służba kryminalna i, i służba prewencyjna, ten piąt to, to są obydwie służby, które zajmują się dbaniem o bezpieczeństwo. Czy zdarzyło się pani z, zgubić dowód w sprawie? Na szczęście nie, ale wiem do czego Pan nawiązuje. Dzisiaj no, jest... się dowiedzieliśmy, że podkomisja do zbadania katastrofy smoleńskiej, której przewodniczył Antoni Macierewicz, otrzymała z prokuratury krajowej 23 dowody. Były to części tupolewa, tego, który uległ zniszczeniu w trakcie katastrofy pod Smoleńskiem. No i z 23 5 zostało zniszczonych w trakcie badań, a 18 się zgubiło. I co pani na to? No to jest tak, jak osoby nieodpowiedzialne biorą się za coś, na czym się nie znają zupełnie. Dowód w sprawie jest dowodem w sprawie ze względu na to, że jest on potrzebny na potrzeby dalej prowadzonego postępowania. Jeżeli ktoś w ten sposób podchodzi do dowodów, to znaczy, że w ogóle nie powinien się tym zajmować. Takie przypadki oczywiście się zdarzają, natomiast no w tej sytuacji myślę, że takie podejście z góry założoną tezą do udowodnienia no powoduje, że te dowody, które są po drodze niepotrzebne, mogą się gdzieś zawieruszyć. No oczywiście tę sprawę trzeba wyjaśnić i nie powinno tak być. Mam nadzieję, że znajdą się te dowody. A jeśli nie, to rozumiem, że można wyciągnąć konsekwencje także karne wobec przewodniczącego komisji. Dlatego reakcja pana posła Macierewicza, taka dość nerwowa, wręcz zupełnie inna niż do tej pory. On się w tej chwili zaczął tłumaczyć. Z zagubienia tych dowodów nigdy tego nie robił, także może świadczyć o tym, że to właśnie na takiej małej rzeczy można kogoś złapać, na przykład nie mogąc na danym etapie udowodnić jakiegoś większego Zier czynu, to tutaj oczywiście tu odpowiedzialność spoczywa na przewodniczącym komisji. Obawiam się, że w przypadku pana Macierwicza to też dopiero dojdziemy do, do wielu ustaleń, bo jak rozumiem, ten audyt podkomisji do spraw katastrofy smoleńskiej jeszcze będzie trochę trwał. Poza tym pan Antoni Macierewicz był zaangażowany także w inną działalność. W 2015 był ministrem obrony. Dziwna decyzja o rezygnacji z kontraktu na Karakale. Znaczy jest co badać niewątpliwie wokół pana Antoniego Macierewicza, ale to być może zupełnie na inną komisję śledczą. Więc wróćmy do, do tej, którą pani kieruje. Z tego co dzisiaj przeczytałem w tym rozkładzie jazdy, to już 15 marca ma być przesłuchany Jarosław Kaczyński. Nie za szybko? To jedno z pierwszych nazwisk politycznych, które stanie przed komisją śledczą. Ja zastanawiałam się nad strategią, jeżeli chodzi właśnie o świadków i ich kolejność i Proszę pamiętać o tym, myślę, że to nie jest wielką tajemnicą, że Jarosław Kaczyński niczego nie podpisywał. On w, za czasów pierwszego rządu był y, szefem partii, ale szeregowym posłem i y, wówczas żadne jego podpisy y, nie widniały na dokumentach w momencie, kiedy podejmowano decyzję, kiedy rozpoczynały się rozmowy ze stroną izraelską o zakupie tego systemu. Przypomnijmy, to Także... działo się w czasach, kiedy premierem była Beata Szydło. Tak, Zdaje się, że w ogóle tam jakieś pośrednictwo węgierskie było, czy to odwrotnie? Czy to Węgrzy dostali po tym, jak my kupiliśmy? Nie, to Węgrzy nas polecali właśnie, jako wiarygodnego no, klienta. Do takich spotkań też dochodziło. To też jest jeden z pierwszych wniosków, który złożyliśmy właśnie do KPRM-u o dokumentację dotyczącą szczytu premierów w Budapeszcie się właśnie odbyła, tam z udziałem Netanyahu, premiera Izraela. Tam właśnie Beata Szydło rozmawiała. Zobaczymy, czy jakieś ślady w dokumentach po tych spotkaniach, czy notatkach pozostaną. No, powinny być notatki przecież sporządzone, tak, właśnie z spotkania premiera albo premier, albo jego asystenci są zobowiązani przygotować notatki. Tak, proszę pamiętać, że w takich spotkaniach również uczestniczą tłumacze, także powinno tych śladów pozostać sporo. Odbywają się spotkania oficjalne i nieoficjalne, z których również powinny być sporządzane notatki. Dlatego zobaczymy ten komplet dokumentów, który dostaniemy z kancelarii prezesa Rady Ministrów. Natomiast co do Kaczyńskiego i, i, i tej decyzji o tym, że to on właśnie stanie jako pierwszy. On powinien, powinien opowiedzieć, ponieważ to on potwierdził, że system Pegazu został zakupiony robot, pierwszy. Robiąc wariatów ze wszystkich. Czyli osoba, polityk. która formalnie wpływu na to nie powinna mieć. A jednak to on, bo wszyscy do tej pory mówili przecież, że to koń ze skrzydłami czy konsola do gier, wrzucali na media społecznościowe zdjęcia prześmiewcze, tak. po prostu ukływali społeczeństwo. Dzisiaj zasłaniają się tym, że no, nikt nie mówi o tym, jakie systemy są zakupywane dla polskich służb i zgoda. Nie powinno to być powszechną wiedzą, natomiast nie powinno to być powszechną wiedzą w momencie kiedy stosowane są te systemy zgodnie z prawem przez służby bez wpływu polityków. I to jest ten problem, tak? Bez przygotowanego całej podstawy prawnej do tego, żeby ten system naprawdę w zgodzie z prawem stosować. Powiemy dzisiaj już na podstawie wszystkich raportów, które sporządziły firmy, takie jak Citizen Lab. Przecież w Parlamencie Europejskim również komisje się odbywały, że ten system wykracza daleko poza nasze normy prawne. I z tego powodu Tą odpowiedzialność polityczną w mojej ocenie bierze na siebie Jarosław Kaczyński. Jeżeli to jednak on potwierdził nam, że zakupiliśmy taki system, jest to kwestia techniczna, to nie zadbał o to, żeby zabezpieczyć tak przestrzeń prawną, żeby nie było możliwości ingerencji przez polityków, żeby służby mogły bezpiecznie z tego korzystać, bo proszę zauważyć, pierwszy wyrok sądu apelacyjnego we Wrocławiu, który właśnie mówi o tym, że tak zdobyty dowód no, jest nielegalny. Zdaje się sąd wprost powiedział, że po prostu ten system. Polskim ja mówię o, o, o Pegazusie. Tak, tam w uzasadnieniu nie ma mowy o tej nazwie Pegazus, natomiast no że, system Izraelski. Tak, 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 inwazyjny mm -hmm, system mm -hmm. jest po prostu, nie mieści się w polskich normach prawnych, tak. i że nie można go stosować. I to jest ważne, żeby też wytłumaczyć, pokazać społeczeństwu na czym polegają winy PiSu. Oni dzisiaj zaskłaniają się zgodami sądu. Ale przecież sędziowie, co dzisiaj już też wiemy, bo mówi o tym na przykład sędzia Tuleja, nie wiedzą, jakimi technikami wykonywana jest kontrola operacyjna. Oni tego nie muszą wiedzieć. Oni, funkcjonując w państwie prawa, mają przekonanie, że jeżeli służby proszą, składają wniosek o zastosowanie kontroli operacyjnej, to wykonają go zgodnie z prawem i urządzeniami czy metodami, które są w pełni akceptowalne i certyfikowane. I tutaj też, te wszystkie do tej pory informacje, które posiadamy, świadczą o tym, że tej certyfikacji nie było. Czyli kolejny zarzut to jest dopuszczenie do użytkowania dla polskich służb systemu, który nie przeszedł przez... To no, te sprawdzenie, którego dokonuje ABW, przecież polskie służby korzystały, korzystają no kupiony... i będą korzystały z tego typu narzędzi do realizacji kontroli operacyjnej. No tak, ale on w ogóle został kupiony przez prywatną firmę, żeby, jak rozumiem, żeby nie zostawiać śladów, że chodziło o, o, o zatarcie w ogóle tego, tego pierwszego śladu, że tutaj z Funduszu Sprawiedliwości poszły pieniądze i ktoś nam kupił Pegasusa do podsłuchiwania. Tak. To jest kolejny wątek, także tak jak powiedziałam na początku tych wątków będzie bardzo dużo, jeżeli chodzi o finansowanie i o te pośrednictwo. Gdyby politycy PiSu poczekali trzy miesiące i przekazali środki z budżetu państwa do Centralnego Biura Antykorupcyjnego na fundusz operacyjny, tak jak się to robi z każdym kolejnym budżetem, to nie byłoby śladu. Bo nawet Najwyższa Izba Kontroli nie ma prawa kontrolować funduszu operacyjnego. Mhm. To jest takie chciałoby się powiedzieć takie pisowskie. Takie, A nawet nawet, nawet zabawić, nie potrafi tak? tak. Widocznie zależało im na czasie. Widocznie może dochodziło właśnie do jakiegoś okienka transferowego, coś tam musiało się wydarzyć. Oczywiście ja nie chcę wchodzić w teorie spiskowe absolutnie. Natomiast im głębiej zapoznaje się z tą materią, to wydaje się, że, że to jest rzeczywiście dużo szersza, niż nam się jeszcze dzisiaj wydaje. Fundusz Sprawiedliwości, na który finalnie zostały przelane, z którego środki zostały przelane do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to jest jawnie już tak naprawdę zupełnie opisany, z czym znowuż politycy PiSu się zupełnie nie zgadzają, ale przecież Najwyższa Izba Kontroli mówi o tym wprost. Złamano dyscyplinę finansów publicznych. Ale drugą przewiną, o której już tak chętnie nie mówią politycy PiSu, kiedy podpierają się tym, że przecież Fundusz Sprawiedliwości to był też ten fundusz, który miał pomagać pokrzywdzonym przez walkę z przestępczością, także trochę rację. naciągają. tak? Natomiast złamali również ustawę o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, którą sami przyjmowali, właśnie, w której jest napisane wprost, że nie można finansować. Centralnego Biura Antykorupcyjnego z innych środków, aniżeli z budżetu państwa, że tych zarzutów jest dużo i myślę, że po drodze będą nam one wychodziły i układały się w pewną całość. Ale skoro jest na przykład taki wyrok sądu, jak ten z Wrocławia, czy komisja na wejściu nie powinna uznać, bo dzisiaj słyszymy taką oto narrację, że część inwigilacji z wykorzystaniem tych inwazyjnych systemów typu Pegasus była legalna? A część nielegalna. No, jeśli sąd mówi, że zakres możliwości tego oprogramowania wykracza daleko poza polskie normy prawne, no to komisja powinna chyba z góry przyjąć, że w ogóle używanie tego wobec polskich obywateli było nielegalne. No i wie pan, to jest potężny dylemat, tak? Bo jeżeli wpuszcza się w polskie służby system, to one zaczynają z niego korzystać łapią yy, Ale 7 tysięcy razy był u, u, użyty. Znaczy tak nieoficjalnie przemysłowy Wippler to też, Wiple tak, to, też jest, taką to też jest liczba, którą trzeba będzie zweryfikować, bo mm -hmm. tutaj mówimy o zakupionych licencjach, żeby ja nie mówić twierdzę, że, o ja nie konkretach. Twierdzę, że to są to... ludzie, mm -hmm. że 7 tysięcy osób, tylko 7 tysięcy razy kupiono licencję, aby uży użyć ten system. Więc być może wobec kogoś stosowano go skandalicznie. Kilka razy, razy kupiono nam... licencję w pakiecie po parę tysięcy, ale to, to nam będzie musiało e, ale wyjść kupiono, tak, z, z dokumentu. Z, z, z góry po prostu? Znaczy to też nie, Mariusz Kamiński nie, mówi, nie Nie będziemy posłuchiwać kupujcie kurtowo. <słuchaj> to też było za pośrednictwem tej samej firmy. No tak. Także. Te sprawy, które się toczą przeciwko, nie wiemy, komu tak naprawdę. Bo tak jak powiedziałam, system wpuszczony do użytkowania, funkcjonariusze, którzy pisali wnioski, często sami nie wiedzieli, i to jest zaskoczenie dla wielu, jakim, jaką techniką, czy za pomocą jakiego narzędzia będzie realizowana ta kontrola operacyjna. Bo proszę sobie wyobrazić, że funkcjonariusz, który prowadzi sprawę, mhm. czy to funkcjonariusz służby kryminalnej prowadzi operacyjne czynności, który zleca i składa taki wniosek, zachowując wszelkie procedury, tak naprawdę kieruję ten wniosek do Wydziału Techniki Operacyjnej, czyli bardzo wąskiej grupy, czy to w Policji Techniki Operacyjnej, czy BTO, czyli Biura Techniki Operacyjnej w CBA. Do wąskiej grupy specjalistów, którzy zostali przeszkoleni, którzy są no, również funkcjonariuszami w pionie kryminalnej, ale nie mają bezpośredniego kontaktu, ponieważ często jednostki miejskie, powiatowe, które z tego korzystają w przypadku policji, Wysyłają to do komend wojewódzkich. To na tym poziomie odbywa mhm. się realizacja kontroli operacyjnej, tak? Tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której wszystkie wnioski przechodziły przez warszawskie biuro yy, CBA. Czyli Także... żeby, żeby to tak ogarnąć. Znaczy, jest ktoś, kto prowadzi śledztwo, mówi, yy, yy, jest tam dwóch przestępców, musimy podsłuchać, o czym rozmawiają. Kieruje wniosek do. Prokurator biura, biur... akceptuje tak, sąd tak, tak, tak zachowuje ten ścieżkę. I trafia to do biura techniki operacyjnej, tak, i, tak. i on już nic wspólnego z tym nie ma. Tam koledzy z Biura Techniki Operacyjnej albo zakładają. Zgromadzą materiały a, i, i, i przekazują, oni używają narzędzi, tak, i oni wiedzą, z czego tak korzystają. I oni to przekazują mhm. funkcjonariuszom. Teraz nie wiemy, bo no, służ, mamy kilka służb specjalnych w Polsce, które w swoich zadaniach mają walkę z terrorystami, z, mhm. ze szpiegostwem. I teraz, czy ujawnić wszystkie materiały, czy wszystkie sprawy, w których był stosowany Pegasus, ja mam wątpliwości. Bo... Ja mam taką wątpliwość, e... ponieważ zajmowa zajmowałem się i wciąż gdzieś tam się zajmuję też sprawami służb specjalnych. Że służby specjalne mają po pierwsze tendencję do utajniania wszystkiego i do zasłaniania się tajemnicą i dobrem oraz bezpieczeństwem tak. państwa, mm -hmm. żeby czegoś nie pokazać. Bo tutaj szukaliśmy szpiegów. Więc wszyscy będą się w komisji, ojej, no to może rzeczywiście nie, bo szukali szpiegów. Ale to żeby... pytanie jest takie, mm -hmm. pani poseł, czy jednak po skandalu, jakim już jest fakt, o którym wiemy. Podsłuchiwanie senatora Brejzy, podsłuchiwanie prokurator Wrzosek, podsłuchiwanie Romana Giertycha, wówczas pełniącego funkcję adwokata mecenasa. Czy już samo to nie wystarcza do tego, aby powiedzieć nie? Znaczy, trzeba to ukrócić? Nie możemy dalej pozwolić na to, żeby służby czuły się bezkarnie? Bo ja się obawiam sytuacji, w której przyjdzie szef służby tej mm -hmm. czy innej i właśnie zaczaruje was tam i powie, no nie, ale tutaj bezpieczeństwo państwa, albo tutaj taka sprawa, która no jeszcze wciąż jest rozwojowa i, i właściwie będziecie szantażowani, że no nie możecie ujawniać, bo po drugiej stronie jest wyższe dobro. Dobra, już tłumaczę. No, to, to nie jest prosty temat. Ja sobie zdaję sprawę, że na różnych etapach będziemy się no, borykali z różnymi problemami. Natomiast wszyscy w koalicji 15 października są absolutnie zdeterminowani do tego, żeby tą sprawę wyjaśnić. Żeby pokaza pokazać ją maksymalnie szeroko, tak żeby nikt w przyszłości nawet nie wpadł na pomysł wykorzystywania w ten sposób służb. Wszystkie końcówki, tak zwane tych kontroli operacyjnych, powinny znajdować się w prokuraturze krajowej. Czyli weryfikacja tego, czy daną sprawę odtajnimy, czy nie, to też znowu, żeby też wybrzmiało, to nie należy odtajnienie do komisji. My możemy się zwr zwracać z taką do prośbę do, do tego, który nakładał klauzulę tajności mhm. na dany dokument albo jego przełożonego. także to też jest pewien proces. I dzisiaj ja mam zaufanie do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, mam zaufanie do koordynatora służb specjalnych Tomka Siemoniaka, że uda nam się na tyle pokazać mechanizm funkcjonowania tego procederu za czasów pis żeby nikt nie miał wątpliwości co do tego jak to wyglądało. Wszystkie te sprawy, o których pan powiedział, one Powinny ujrzeć światło dzienne i w mojej ocenie ujrzą. Natomiast dzisiaj nie położyłabym ręki, mm -hmm. żeby sobie dać ją ściąć, że wszystko to, o czym gdzieś mówimy, rozmawiamy w przestrzeni publicznej, się wydarzy. Jestem uczciwa z Panem, bo mam też z tyłu głowy tą świadomość, że my nie możemy sparaliżować działania polskich służb. One z tego korzystały, korzystają i będą korzystały. Znaczy nie z Pegazusa, bo z niego już nie będą korzystały, ale. Nie możemy pozbawić ich narzędzi funkcjonowania, ale funkcjonowania zgodnie z prawem. Chciałabym też, żeby ta komisja na finale swoich prac pokazała kierunki zmian w legislacji, które zabezpieczą nas na przyszłość, które gdzieś wypracują, w jakim kierunku te zmiany powinny iść. Także proszę mi wierzyć, że. Jest pełna determinacja do tego, żeby ujawnić. No, sprawa Krzysztofa Brezy. Jak ktoś gdzieś tam usłyszał tylko powierzchownie o tym, to sobie jeden pomyślał, drugi, a to politycy się nawzajem tam. Niech się tam Nie się wykończą. Tak, tam. niech się wykończą. Natomiast z każdą kolejną odsłoną tego, co zrobił Krzysztof i Dorota Brejza, czyli. Odsłonili nam, bo ta sprawa jest najbardziej taka już przefiltrowana, sprawdzona. Oczywiście tam mamy dużo jeszcze znaków zapytania, natomiast to, co oni zrobili, walcząc z tym, walcząc o swoje dobre imię, przechodząc przez te wszystkie procesy, moment, w którym obecna szefowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego powiedziała, że tak, w stosunku do Krzysztofa Brejzy stosowany był Pegazus, no to powoduje, że naprawdę przechodzą ciarki, bo teraz Przypomnijmy, chodzi o sprawę faktury w, w urzędzie miejskim winę wrocławiu. Do wytropienia tej sprawy użyto na, na jednej z najbardziej ofensywnych broni cybernetycznych jaką zna świat, broni która może zrobić właściwie z telefonami i komputerami wszystko, ja tak tylko tak. Naprawdę. Tak. Zmodyfikować dane, bo tak. o tym jeszcze nie mówiliśmy, że ten system może też modyfikować dane, Naspisywać, ale to zaraz, tak. tak, zaraz powiem, bo to jest bardzo ważne w kontekście dowodów w sprawie i tych mhm. spraw, które mogą upadać. Tylko ten wyrok sądu, jeszcze wracając na chwilę do tego sądu apelacyjnego, ten my nie mamy w naszym systemie prawnym czegoś takiego jak precedens. Wiem. Oczywiście to jest jeden wyrok w jednej sprawie, ale każdy materiał dowodowy. Z we wszystkich innych sprawach będzie oceniany przez sędziego nie, niezależnego, który będzie podejmował mhm. decyzję, czy ten dowód ma wartość w sprawie czy nie. Natomiast wracając do Krzysztofa Brezy. Tam początkiem tej sprawy było tak naprawdę zawiadomienie ze strony osoby, która była związana już z pisem wcześniej i cały ten proces, w którym w momencie weryfikacji tych zebranych materiałów następował przez różnych funkcjonariuszy. Przecież ci funkcjonariusze znajdowali się tacy, którzy mówili: Nie, tu nie ma podstaw na to, żeby zastosować kontrolę operacyjną. To, co robiono w takiej sprawie, zmieniano prowadzącego, czyli zabierano sprawy, co w się sensie bardzo rzadko zdarza, żeby zabierać sprawy operacyjne i dawali to innemu funkcjonariuszowi, który już Jeżdżąc do Warszawy, konsultując to w, już na poziomie centralnym już widział inaczej i oceniał te dowody inaczej, podejmował tę decyzję i wchodził, i środki, i siły, i środki, które zostały zaangażowane do tego, żeby pogrążyć Krzysztofa Brejze. Są po prostu nieproporcjonalne do nawet tych pierwszych zarzutów, które, które pozwoliły wszcząć jakieś postępowanie. Także... Ale w ten sposób można zrobić sprawy na każdego. Tak. I to jest największe niebezpieczeństwo, ponieważ ten system, poza tym, że wykracza poza kontrolę operacyjną w formie czasowej, nawet, bo kontrola operacyjna jest. Ustawiana na trzy miesiące. Od dnia zero, powiedzmy. Tak, a, a on, on zaciąga wszystko wstecz. Lata, yy. które mamy zgromadzone danych na naszym urządzeniu. Ale mało tego, może również modyfikować te dane. Także już dzisiaj każdy tak naprawdę sąd, który będzie oceniał zebrany w sprawach materiał dowodowy, będzie z tyłu głowy miał, że. Jeżeli był wykorzystywany do tej akurat sprawy Pegasus, to ten materiał dowodowy może być zmanipulowany, może być uszyty, może właśnie po to tak wyglądać, aby kogoś skazać. No To jest potężny problem, bo dopiero skala nam powie o tym problemie, skala tych wpięć, tak zwanych. Mm -hmm. Ja słyszałam na przykład o przypadku, w którym potrafiono pomylić. Jedną cyfrę w numerze telefonu i wpiąć się zupełnie osobie, przypadkowej osoba, tak? osobie. tak? I po dobie zorientowano się, że wpiliśmy się po prostu zwykłej osobie. Słuchaj to nie na telefon. <słuch> My słuchamy. Także naprawdę funkcjonariusze też są wkurzeni na to naprawdę są wkurzeni, bo tak jak mówię, Będą no, sypać? Nie nazywałabym tego tak brzydko. Dobrze. Czy złożą szczere, uczciwe zeznania? Na pewno tacy się znajdą. Na pewno tacy się Czy znajdą. Czy będą to tajne posiedzenia wówczas? No to też jest jeszcze kwestia, w zależności od tego, o której sprawie będziemy rozmawiać. Bo jeżeli mhm. uda nam się sprawę odtajnić, to będę starała się również odtajniać zeznania wszystkich, którzy będą w tym danym wątku mhm. przesłuchiwani. No. Dane, e, identyfikacja funkcjonariusza operacyjnego, który prowadził czynności, jest, e, no jest tajemnicą. Ale tak? e, czy pani pamięta ta... kiedyś, e, były takie głośne przesłuchania przed amerykańskim kongresem, gdzie e, po prostu e, zrobiono taką zastawkę e, półprzezroczystą, gdzie było widać tylko taki cień człowieka. Tam siadał właśnie tak, tak. funkcjonariusz chyba FBI, jeśli dobrze pamiętam, i zeznawał. I zeznawał. Więc można coś takiego zrobić. No? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, dlatego to jest ważne, to nie jest też ta komisja, ona nie powstała, żeby zaspokoić ciekawość polityków. Ta komisja powstała po to, żeby pokazać, Całemu społeczeństwu mechanizm funkcjonowania nadużycia, złamanie prawa, przekroczenie uprawnień. Także no, te my... przesłuchania nie mogą być wszystkie utajnione, bo to będzie bez sensu. To nie o to chodzi, żebyśmy my mieli e, przekonanie, bo. Po czym my... i tak nie możecie nic powiedzieć. Tak. Będziecie wychodzić, będziecie mówili na okrągło. No był świadek, potwierdził, ale szczegółów nie mogę Państwu przekazać, ponieważ zeznania są objęte tajemnicą i będziemy żyć domysłami, co tak naprawdę ten świadek powiedział. Więc najlepiej byłoby rzeczywiście, żeby jak największa liczba tych e, przesłuchań przed komisją. I do tego była, będę dążyła. Była jawna. Ale jest jeszcze jeden wątek. Bo tych jest mnóstwo, ale wątek tego, że de facto to, co było zasysane, trafiało nie na nasze serwery, tylko izraelskie. Czy według Pani ekipa, która sobie kupiła tego Pegasusa i z niego ochoczo korzystała, oni sobie nie zdawali sprawy, czym im może grozić fakt, że godzą się na wykorzystywanie systemu. W, które sprowadza się do tego, że właściciel systemu, czyli firma izraelska, dysponuje także wszystkimi danymi, które oni pozyskują w trakcie wykorzystywania Pegasusa. Myśli Pani, że oni wiedzieli to, czy dopiero się zorientowali po jakimś czasie, że wtopili także tutaj? Część wiedziała. Część wiedziała, bo to pewnie wynika z umowy, która została podpisana między NGO z która, firmą, która z Izraela no tak, sprzedawała to. Podpisywała, do, podpisywała e, firma nie Matic. Podpisywała, no uh -huh. właśnie, nie podpisywała CBA. My poprosiliśmy również o te umowy uh -huh. i wtedy więcej będziemy wiedzieć, bo one też przecież no, są objęte tajemnicą, natomiast to jest potężny zarzut. Znowuż chciałoby się powiedzieć takie to pisowskie, czy oni o to nie zadbali, czy naprawdę nikt tam nie pomyślał o tym, że jeżeli ten system zostanie wpięty do urządzenia polityka, tym bardziej, że dzisiaj słyszymy już o kolejnych przypadkach polityków z szeregu PiSu, łącznie z tymi najwyżej postawionymi. To, że to może sprowadzić niebezpieczeństwo, i bez, zagrozić bezpieczeństwu państwa, tak? Czyli znowuż ktoś albo poszedł na rymbał, albo się po prostu z tym godził. Bo proszę pamiętać, że było takie przeświadczenie do pewnego momentu, że ten Pegazus jest niewykrywalny, że to się nie wyda, że o tym się nikt nie dowie, i może po prostu stracili czujność. Natomiast to sobie tak możemy mówić, nie? tylko że to chodzi o bezpieczeństwo państwa. I to w tym wszystkim jest porażające, jak lekkomyślnie do tego w tym obszarze podchodzili. Bo chciałem jeszcze dopytać a propos Jarosława Kaczyńskiego. Czy zastanowiło, albo zdziwiło, albo w ogóle nie, to jak Jarosław Kaczyński, zaprzeczał, że inwigilowany był Pegasusem Mateusz Morawiecki. Znaczy tam lista zaprzeczał polityków... Zaprzeczał czy nie zaprzeczał? Znaczy nie, bo nie, do końca. nie, bo powiedział tak, że nie ma wiem, wiedzę, ale mam wiedzę, ale dokładnej wiedzy nie mam, że Mateusz Morawiecki nie był inwigilowany. A Mariusz Kamiński tam też napisał, że, że, że nie, że Mateusz Morawiecki nie. No ale co miał napisać, że Tak. To, nie, to, oczywiście, to tylko, jasne, że tylko dlaczego na przykład nie, nie wystawiono certyfikatów moralności innym pisowcom, których nazwiska pojawiają się w kontekście inwigilacji Pegazusem? Czy to panią zastanowiło, bo, bo mnie trochę zastanowiło, dlaczego tylko jednemu politykowi wystawiono certyfikat moralności. Ja mam pewną satysfakcję, jak patrzę na polityków PiS-u, którzy dzisiaj się czują absolutnie niepewnie, którzy dopytują, czy oni byli też podsłuchiwani. Tak, przychodzą do pani. No, takie pytania podają bezpośrednio do mnie. Przecież wy powinniście wiedzieć. My się o tym zaraz dowiemy, ale w, w swoim czasie. Natomiast oczywiście Jarosław Kaczyński nie wiem, czy zdawał sobie, miał świadomość. Co to jest za sprzęt, tak? co to jest za urządzenie, co to jest za system? Bo no, jak ktoś nie ma telefonu komórkowego, czy, czy nie obsługuje internetu, to, to ciężko jest mu może. Pojąć skalę możliwości takiego narzędzia, przecież które jest cyberbronią. On jest tak, tak określane i jest stosowane w stosunku do terrorystów. Ale, 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 ale prezes zdaje się w tym wywiadzie, w którym wsypał kolegów z prawicy, mówiąc, że Pegasus owszem istnieje, i był używany w Polsce. Chyba też szczycił się tym, że ma właśnie starą Nokię i jemu nie można zainstalować tego oprogramowania na tej Noki, mm -hmm. Więc coś tam. Tak, coś tam no innego. Wiadomo. To, e, tego, kto, tego już prezesowi nie powiedzieli, ale e, poinformowali go chyba do, dość dokładnie, że akurat rzeczywiście na stary model telefonu komórkowego tak, tak. tego systemu nie da się wgrać po prostu. E, więc. Jednak prezes jakąś tam wiedzę miało. Tak, ale proszę zauważyć, przecież Ryszard Czarnecki też dzwonił do kolegi, żeby spytać się, czy on nie był potraktow potraktowany, hmm. tak? Czyli tam ta niepewność jest. Naprawdę czuć. Hmm, tam nigdy nie było miłości w środku, tam zawsze były grupy wzajemnie siebie bardzo nielubiące, które no właśnie, no i nie miały do siebie zaufania żadnego. Dzisiaj ta niepewność jest widoczna, to jest ciekawe, natomiast myślę, że o tej skali to wszyscy będziemy zdziwieni, jak się dowiemy. Że jednak, że jednak takie przypadki były. No i, i to będzie gdzieś powodowało korozję w pisie. A pani była podsłuchiwana? Inwigilowana, bo to złe słowo w ogóle podsłuchiwana, bo to takie... Patrząc i robiąc sobie rachunek sumienia, nie było zupełnie podstaw, ale wie pan. Nie, no były nie, właśnie no, były, były, były absolutnie były podstawy ze strony PiSu. Znaczy, mówię w sensie takim nie, no właśnie, politycznym. No właśnie. Ja nie mówię, ja mówię teraz właśnie, o działalności Zobaczmy przestępczej. do czego doprowadziliśmy, że my w państwie mówimy o moralności PiSu, tak? że to oni decydują o tym, czy ktoś miał być, czy nie miał być inwigilowany. Ja takiej wiedzy nie mam ale dokumentów jeszcze które mhm. pokazują listę nawet nazwisk politycznych nie widziałam. Oczywiście zwróciliśmy się jako komisja o wszystkie materiały, też te, które są wynikiem audytu, czyli tych pierwszych sprawdzeń, ale proszę wierzyć, że będziemy głęboko wchodzić i składać kolejne wnioski, że Mimo, że one są bardzo szerokie, te wnioski, które złożyliśmy, one nam dopiero tak naprawdę dadzą solidną podstawę do rozpoczęcia pracy. I wtedy będziemy mogli odpowiadać sobie na pytanie, czy ktoś był, czy nie był. Czy sprawa jest sprawą kryminalną i ktoś jest terrorystą albo szpiegiem, i wtedy o tym nie powiemy. Mm -hmm. Czy y, to jest y, czysto polityczna nagonka na y, opozycję, czy nawet swoich. Czy na przykład ściganie e, aktywistów, e, protestujących, e, dziennikarzy, adwokatów, adwokatów, to jest... sędziów. Myślę, że może być dużo ogłośnych nazwisk na tej liście. Donald Tusk w zeszłym tygodniu była ta rada gabinetowa, w zeszłym tak. tygodniu zaskoczył panią Donald Tusk wybiegając przed szereg i mówiąc o liście długiej liście ofiar e, Pegasusa. Nie, ja wiem, że następuje już odtajnienie dokumentów, bo przecież ten dokument, który Donald Tusk pokazał na Radzie Gabinetowej, no to, to, to jest już ta pierwsza część odtajnianych dokumentów, także to ta, przygotowanie ze strony również służb wynikające z audytu trwa. No, nie było to zaskoczeniem. Jeżeli mówimy o licencjach na poziomie kilku tysięcy, no to wiemy o tym, że ta lista nazwisk jest długa. Także cieszę się, że. Jest w całej koalicji takie naprawdę poczucie, że wszystkim nam powinno zależeć na wyjaśnieniu tej sprawy. Poza różnicami politycznymi naprawdę działamy zespołowo. Komisja ma do spełnienia swoją rolę, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator generalny, prokuratura. Służby, koordynator służb specjalnych, czy ministrowie poszczególnych resortów. Wszyscy mają y, określone zadanie do spełnienia w, właśnie w, w y, kwestii wyjaśnienia tej afery. Także myślę, że te, tymi zadaniami jesteśmy dobrze podzieleni. To się okaże. Jak znam, to posłowie, z... znaczy panowie, będą zrzucać na panią tą, tą naj, naj, najmniej wdzięczną robotę. Oni tacy są ci posłowie. Ja, ja przez te wszystkie lata w służbie pracowałam głównie z mężczyznami, także poradzę sobie z takimi próbami. Parę pytań od naszych widzów, tak zerknę. Tutaj ktoś prosi, a super pozdrowienia przesyła Michał L i pyta o komentarz do wyroku w sprawie Piotra Polaszczyka. Piotr Polaszczyk jeden Jedna z osób zamieszanych w aferę Skok w Wołomin został uznany przez sąd dziś za osobę, która zleciła pobicie, pobicie Wojciecha Kwaśniaka. Wówczas w 2014 roku wiceprzewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Wojciech Kwaśniak zajmował się Skokiem Wołomin właśnie. Sąd nie miał wątpliwości. 10 lat to maksymalna kara, jeśli chodzi o, o tego rodzaju przestępstwo. I moje pytanie... Po pierwsze, jakby pani skomentowała ten wyrok? Po drugie, 10 lat musieliśmy czekać, bo to jest wyrok dopiero pierwszej instancji. To też jakiś skandal w ogóle. No, tak wygląda właśnie wymiar sprawiedliwości. Natomiast no oczywiście yy, dobrze, że w końcu pan Kwaśniak mógł się doczekać wyroku, chociaż w pierwszej instancji, chociaż życie i yy, jego osobiste i zawodowe zostało złamane. I yy, no tutaj Nic, tylko cieszyć się, że, że, że ten wyrok zapadł. Natomiast no, ten czas, który, no, te oczekiwania na ten wyrok, ale przecież jeszcze w międzyczasie pan Kwaśniak miał się stać sprawcą. Sprawcą no bezczynności, sprawcą, no, zarzucono mu, że nie podejmował działań w związku z aferą. To była prokuratura Ziobry, która jakieś pięć lat temu rozpoczęła. Przeciwko niemu śledztwo. Także no, to pokazuje, że państwo, w stosunku do urzędnika państwowego, którego powinno oczywiście no, każdy urzędnik może popełniać błędy czy popełniać czyny zabronione, ale akurat w tym przypadku nic o tym nie świadczyło. Nie, to było przykrycie, to było przykrycie afery z panem Chrzanowskim, z, tak, z tak. Czarneckim, z Glapińskim. Więc, ponieważ pojawiło się hasło KNF, wyciągnięto sprawę panów Kwaśniaka i Jakubik, Jakubiaka, czyli szefów, którzy już nie byli szefami wówczas Komisji Nadzorów Finansowych. No i tam skandaliczne wypowiedzi, bo Zbigniew Ziobro też mówił, że nie zawsze znaczy nie, to nie, nie zawsze przestępcy biją złych, to mówił Bierecki. Tak, no. a, ale ziobro też mówił coś w tym stylu, że, że rozuchwalił kwaśniak mhm. swoimi działaniami rozzuchwalił przestępców. Tak, no, to takie usprawiedliwianie. No, I teraz o tym dzisiaj mówił też minister Bodnar podczas debaty nad WOTUM wobec niego Pis złożył, tak, WOTUM nieufności. I dzisiaj odbyła się w Sejmie debata. I on właśnie mówił też o tym, że no wymiar sprawiedliwości po ośmiu latach rządów PiSu nie doprowadził do sytuacji, w której wyroki byłyby sprawiedliwe, szybkie, takie no dające poczucie obywatelowi, że system działa. Doprowadzono do tego, że w Unii Europejskiej toczą się przeciwko nam postępowania z artykułu siódmego i minister dzisiaj musi jeździć i odkręcać to, co się wydarzyło przez te ostatnie lata. Reformy Zbigniewa Ziobry no, tylko pogorszyły sytuację w polskim wymiarze sprawiedliwości, a jego ręczne sterowanie przy okazji takich spraw, no, to się samo komentuje. No, tutaj no, wszyscy Potrafimy to ocenić. Tak? Dobrze, że dzisiaj mamy ten wyrok, natomiast nie zwróci to też tych lat y, tragedii rodzinnych, y, utraty reputacji y, panu Kwaśniakowi. Ale też dobry gest premiera, zaproszenie na spotkanie. Tam od, y, y, podczas konferencji Donald Tusk powiedział o tym, że. Chętnie spotkałby się z panem Kwaśniakiem, bo może ktoś właśnie w imieniu państwa polskiego powinien powiedzieć przepraszam, bo to jest takie jakby nieobecne. Tak? Myślę, że to nawet bardziej przyda się w ogóle urzędnikom, którzy dzisiaj tak. służą państwu w różnych miejscach, niż samemu panu Kwaśniakowi, bo tak jak pani powiedziała, to już nie cofnie czasu, to nie zwróci mu zdrowia i utraty też reputacji. I całe, no ta cała nagonka później na niego, to było skandaliczne. Andy Bielecki pozdrawia nas i pyta, w jakim stopniu skończyła pani służbę? Nadkomisarz. Tomek nas pozdrawia z Australii. Nie, takich pozdrowień nie będziemy przesyłać, bo jeszcze napisał, jak miło zacząć nowy dzień z wami, a tam pewnie słonecznie. U nas I ciepło. Wciąż, no I właśnie, ciepło. No, a u nas wciąż za mało słońca. Filip Chełmiński, czy porozumienie mogło być inwigilowane Pegazusem. Chodzi o e, pani e, o, o porozumienie, jak rozumiem jeszcze z Jarosławem Gowinem. Myślę, że mogło być. Natomiast od 2020 roku od momentów wyborów kopertowych, kiedy Jarosław Gowin sprzeciwił się im i z grupą tak naprawdę. Ostatecznie kilku posłów z pewnością wszedł na drogę starcia z Jarosławem Kaczyńskim. Ja pamiętam wtedy tamtą atmosferę i już wtedy wiadomo było, że Jarosław Kaczyński nie zapomni tego gowinowi, że zrobi wszystko, żeby go wyeliminować z polityki. No i później kolejne lata pokazywały, że kolejne osoby. Odwracały się od Jarosława Gowina, które jeszcze do niedawna miały zupełnie inne poglądy. Wtedy naprawdę walka była ostra, zresztą na różnych płaszczyznach, i stąd myślę, że, że dopuszczam taką możliwość. A pani w ogóle poznała osobiście Kaczyńskiego? Byłam na jednym spotkaniu z posłami porozumienia i z Jarosławem, w którym uczestniczył Jarosław Kaczyński, po to, żeby nas przekonać znowu do jakiegoś głosowania, na którym nie chcieliśmy głosować. I było miło? Jarosław Kaczyński potrafił być bardzo miły. Nawet y, chcąc nas y, przekonać, y, to, to chyba było głosowanie nad rzecznikiem praw obywatelskich, gdy Lidia Staroń miała być rzecznikiem, my nie chcieliśmy poprzeć tej kandydatury. Mm, to Jarosław Kaczyński potrafił być bardzo miły. Natomiast y, zmieniał się jego wyraz twarzy, jak mówił o przeciwnikach politycznych, o opozycji, wręcz widać było taką nienawiść. To pamiętam, wtedy mi bardzo zapadło w pamięć, że z takiego godnego, starszego pana, który wręcz z takimi oczami, ze zeszleka, mm. mówi. To jest dobra kandydatura. A jak już weszliśmy na jakiś temat polityczny i, yy, yy, i mówiliśmy o, o, o koalicji obywatelskiej, o, o opozycji, to on wręcz yy, no, taką yy, samą mimiką i wyrazem twarzy pokazywał, co myśli o innych, tych, którzy myślą inaczej niż on. Andy Bilecki przesyła też super pozdrowienia i pyta, e, e, może pani Magdalena? zechciałaby w przyszłości zostać Iron Lady. Jak rozumiem, żelazną damą na wzór Margaret Thatcher. No właśnie, no nie, nie, nie udało się być komendantem głównym policji, no to będzie pani szefem nie komendanta nie głównego jest, jakbym policji. Jakbym latać potrafiła jak Iron Man, to całkiem fajnie by było. <laughs> nie? nie? Nie mierzy pani premierostwo? Mm, muszę mm. powiedzieć tak, ja naprawdę poważnie zastanawiałam się, czy zostać w tej polityce. Teraz mam zadanie do wykonania. Mm. I nie wiem, naprawdę to nie jest fajne miejsce. Polityka to nie jest fajne miejsce. I nieraz znajomi pytają się mnie: jak, jak jest? Jest ciemno, jest brudno, jest no, polityka. Oczywiście są momenty, w których udaje się realizować naprawdę Ale to fajne rzeczy. Co panią ciągnie do tej polityki w takim razie? Dzisiaj. Mam zadanie do wykonania okay. i ja jak stawiam sobie cele, to nie odpuszczam Rozumiem. i doprowadzam je do końca. Czyli Także... prowadzi Pani sobie taką wendetę trochę? Nie, ja bym tego tak nie nazwała. Tutaj podchodzę do tego naprawdę bardzo rzetelnie. Proszę mi wierzyć, jak ja w 2019 roku pierwszy raz przyjechałam do Warszawy, jak zostałam posłem, a wyszłam ze środowiska, Służb mundurowych. Naprawdę miałam głowę pełną ideałów, Chciałam prowadzić zmiany od tych najdrobniejszych, takich naprawdę zmian w przepisach, które dotyczyły bezpośrednio policji, czy nawet przepisach w kodeksie postępowania karnego, czy zderzałam się ze ścianą. I tak, mówię, kurczę, czemu? Czemu tak się dzieje? Czemu, no przecież to słyszałam od kolegów z koalicji, że, no nie, no czym ty się zajmujesz? Przecież politykę robi się na emocjach. Nie ja wiem, że jak? No. oczywiście są ludzie w polityce, którzy mają zadanie do wykonania, którzy czują tą misję i yy, no, i chciałabym pracować właśnie z takimi ludźmi. Dzisiaj, będąc w Polskim Stronnictwie Ludowym, mam poczucie, że rzeczywiście ci, których poznałam, z którymi na co dzień współpracuję, są zdeterminowani do tego, żeby posprzątać, żeby wprowadzić swoje rozwiązania. A ja mam zadanie do wykonania, także. Ale Iron Man mi się podoba, Iron Woman. <ścoughs> Paweł Bill też przysłał super pozdrowienia. Hej ho, to zło, gdzie pana okulary ma? No, no nie, nie mam, bo to jest stały motyw, ja zapominam okularów, a powinienem nosić. Artur Stopiński, a gdzie pies bestia? W domu, to mój pies, yy, Chihuahua. O proszę. A widzi mnie pani z Chihuahuą? No, muszę nadrobić ten <śmiech> obraz. <śmiech> Od prezesa przysyła nam pozdrowienia. Okay. Ciekawe, czy mnie też podsłuchiwali. To tak, że... Ja mam kubek w kotki dostałam. Także... O, no, to, nie, a to nie przypadek. <grym> odnośnie tych, tego zwierzęcego wątku. Mamy też kubek z samym Jarosławem, ale chyba byłoby to tak no, może niekoniecznie. Bandzie, nie? Może niekoniecznie. Paweł Hołot. Życzę owocnych prac komisji. Wszędzie mówi się o zgodach sądów. Dlaczego nikt nie podnosi łamania zasad, proporcjonalności i subsydiarności. Tak, to też jest kwestia, którą zawsze z funkcjonariuszami rozmawiając tak zupełnie na ofie, kiedy mówimy o kontroli operacyjnej, bo proszę pamiętać, że to jest już ta ostateczna, ostateczny środek. Wcześniej powinno się wykorzystać wszelkie inne możliwości do tego, żeby zebrać dowody. Mhm. Mm. Czy w y, przypadku Pegasusa tak działano? Wiem, że w wielu sprawach tak. Nawet sprawa Krzysztofa Brezy, y, którą y, no, prezentowali publicznie w, w wielu wątkach, świadczy o tym, że służby przygotowywały się do kontroli operacyjnej, czyli tej inwigilacji ostatecznej. Wcześniej y, obserwacja, żeby mieć podkładkę, po prostu? No chyba tak, tak. I to też trzeba zweryfikować, mhm. bo tak naprawdę dokumentacja w sprawie e, dla mnie nie będzie trudna do zweryfikowania, że ta obserwacja była robiona na sztukę, tak zwaną, mhm. tak? No bo to. Na sztukę, co znaczy na sztukę? No tak, właśnie jako podkładka, okay, tak? Czyli że po prostu, no tam, a, że była, nie? I poszło. Tak, to będzie widać, mhm. to będzie widać w materiałach, czy, czy tak się działo. No ale to też jest właśnie bardzo ciekawe, bo, bo każda sprawa pewnie przeanalizowana no, da nam odpowiedź, czy jednak przygotowywali się jakoś do tego. Wielu funkcjonariuszy, którzy wykorzystywali tego, którzy wykorzystywali Pegazusa, nawet nie wiedząc o tym, że akurat w tej sprawie było, no to prowadzą pewnie wiele spraw operacyjnych i, i, i nie podejrzewam, żeby tutaj łamali procedury. Natomiast, natomiast no to, to się okaże, no mówię, to, to wszystko będzie widać w materiałach i te sprawy, które będą takimi sprawami no, szytymi, to one będą Pewno y, y, słabiej udokumentowany. Czesław Lisiecki też przesyła nam super pozdrowienia. Jestem pod, brawe, pod wrażeniem profesjonalizmu pani Magdaleny. Obawiam się, że mizogini w rodzaju ozdoby mocno się rozczarują. Powodzenia, pani Magdaleno, pozdrowienia z Vancouver. Dziękujemy i pozdrawiamy. Vancouver zimniej niż u nas na pewno. Mm -hmm. <laughs> I to jest pocieszające, naprawdę. <laughs> Anna San. Tu przy wykorzystaniu Pegazusa, aż się prosi o pytanie o sposób przetrzymywania danych i osoby, które miały do nich dostęp, obce służby, chociaż o tym już rozmawialiśmy. Lidia Kruszyńska pragnę, żeby cała pisowska wierchuszka się działa. Czy myśli pani, że, że prace komisji zakończą się na przykład e, takimi ustaleniami? Że wkroczy prokurator, żeby poprowadzić to dalej już procesowo? Ja zakładając taki plan pracy, wyobrażam to sobie w ten sposób, że na poszczególnych etapach, już w momencie, w których będziemy mieli duże prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego, mhm. to już na tym etapie będziemy wchodzili we współpracę z prokuratorą chociażby składając zawiadomienie, że właśnie w tym obszarze nie wiadomo też już wcześniej gdzie prokuratura podejmie te czynności, tak bo wiemy, że te sprawy gdzieś tych będą prokuratorów kontaktowych takich do swojej komisji też jeszcze nie ustaliliśmy. Natomiast wiemy też, bo to o tym mówił minister Bodnar, że no będą osoby, które będą zajmowały się poszczególnymi komisjami, ale też sprawami. No, z nas będzie wiele spraw dotyczyło, hmm. które dzisiaj są w prokuraturze. Także na pewno ta, tą, wyobrażam sobie właśnie tą współpracę już na etapach. Żebyśmy my nie zakopali się w tych wszystkich wątkach, czekając do końca na efekty. Te efekty będą już widoczne przy realizacji tych poszczególnych etapów. Michał Staniszewski przesłał super pozdrowienia. Pani Magdaleno, trzymam kciuki za Panią i za komisję. Błagam tylko, nie wrzucajcie tweetów w trakcie przesłuchiwania świadków, tak jak na komisji kopertowej. To strasznie nieprofesjonalne. Nie wrzucałam żadnych tweetów na komisję. Ogólnie nie lubię twittera, ani nie lubię twitować. No i dobrze. Więc pani przewodnicząca w przeciwieństwie do przewodniczącego Jońskiego nie będzie wrzucać tweetów. Także proszę tej mnie tej zapraszać, będziemy rozmawiać, ale dobrze, tweetować nie będę. Ależ, ależ nawet możemy. Chociaż mogę... do tego mnie nakłaniają, bo to mówią, że właśnie trzeba komunikować. Ja natomiast ale wolę komunikować się bezpośrednio. Super. Będę panią często zapraszał, zaprasza, bo na pewno będzie dużo tematów. Andy Bielecki, pozdrawiam wszystkich czatowników. Sypcie na tace szkodrze. Co z przesłuchaniem Zbigniewa Ziobrym? Też jest na liście świadków. Dostanie wezwanie. A, a na kiedy on jest planowany? Tutaj nie mamy terminu, bo jeszcze nie mamy dokumentów. Na pewno w momencie, kiedy będziemy pracowali nad wątkiem zakupu. Co jest oczywiste, to jego podpisy widnieją na dokumentach, które zlecały przelew z Funduszu Sprawiedliwości. Tej pierwszej transzy, widzieliśmy na, dla, bezpośrednio do CBA. Także Zbigniew Ziobro dostanie wezwanie. Mam nadzieję, że stawi się przed komisją. A jak nie, to będziemy stosować kodeks postępowania karnego i procedurę przy wzywaniu świadka i ewentualnym niemożności jego stawiennictwa. Opinia biegłych też jest możliwa, gdyby się okazało, że ta choroba, nie, choroba uniemożliwia stawiennictwo. Za swoje czyny trzeba podnosić odpowiedzialność I to jest, i to powinno przyświecać każdemu członkowi komisji. Jeżeli ktoś decyduje się na branie odpowiedzialności, w tym przypadku za resort Ministerstwa Sprawiedliwości, to ponosi za jego działalność odpowiedzialność. A jeżeli udowodnione zostanie, że łamał przepisy, przekraczał normy prawne, to musi ponieść karę. No, tak jest skonstruowany nasz system i nie ma tutaj od tego żadnego odstępstwa. Y Piotr Wójcik przesłał też nam super pozdrowienia. I dobre pytanie: A co teraz dzieje się z Pegazusem? Bo cicho na ten temat. Mamy już licencji. <grym> Ach, no tak, przecież jak wybuchł także, skandal Izrael tak Tak, tak, tak. W wyniku właśnie sam Izrael tak to też o czym świadczy że i Polska i Węgry utraciły możliwość korzystania z tego systemu mimo, mimo że przecież nagrali. słyszymy o przypadkach stosowania Pegasusa w całej Europie tak. to nie jesteśmy jedyni którzy zakupili ten system natomiast w naszym przypadku i w przypadku Węgier może trochę przekroczono granicę, trochę przekrocza... A Może sprawdzili, co tam na tych serwerach jest jednak. No I I sami stwierdzili, się... że przekroczono granicę przyzwoitości. Najdelikatniej mówiąc. A czy wiemy, czy w momencie, kiedy te licencje zostały cofnięte, pojawiło się coś innego na to miejsce? Z... polskie służby. Korzystały, korzystają i będą korzystały z systemów do inwigilacji. To jest procedura, która jest opisana w przepisach, która służy dbaniu o nasze bezpieczeństwo. Ale chodzi o tak ofensywny i inwazyjny system jak Pegasus? Nie podejrzewam. Tak, nie mam pewności, ponieważ no to znowuż, żeby móc w 100% odpowiadać na pytanie, no to trzeba wiedzieć. Ja mhm. nauczona jestem. Swoim doświadczeniem zawodowym, że gdybać możemy. Możemy sobie w przestrzeni publicznej dyskutować i opowiadać różne rzeczy, ale żeby powiedzieć na 100% coś, to trzeba mieć konkret. A ten system predator, o którym też jakiś czas. O, tych słucham. systemów było, tych nazw systemów pojawia się bardzo wiele, one mają różne nazwy, różne kraje też produkują, bo proszę pamiętać, że to jest najnowocześniejsza technologia i wszyscy, którzy mają takie zdolności umiejętności, no to też czerpią z tego potężne korzyści. Dzisiaj yy, przestępcy korzystają również z najnowocześniejszych narzędzi, żeby ich skutecznie ścigać, to trzeba nadążyć za tym i nie możemy yy, mieć wątpliwości, że nasze służby też muszą móc nadążyć za przestępcami. Natomiast pełna zgoda, a teraz ja jeszcze tam dwa, dwa grosze swoje dorzucę. Pełna zgoda, służby muszą mieć najnowocześniejszy sprzęt, ale my z kolei musimy jako obywatele być mieć pewni, pewność. Tak. że służby nie nadużywają e, tych systemów, tego sprzętu, który jest w ich posiadaniu żebyśmy mieli też pewność, że nasza prywatność, nasze sprawy osobiste, intymne nie są gdzieś tam przedmiotem, tak, tak gdzieś zgrywane, przenoszone, mhm. zapisywane i być może w przyszłości wykorzystywane jako szantaż, próba naciskania na nas i tak dalej. Dlatego też ważne jest to, co powiedziałam wcześniej, że chciałabym, żeby ta komisja też pokazała kierunki zmian. Mamy do czynienia z sytuacją, w której Zaufanie obywateli do instytucji państwa polskiego jest na bardzo niskim poziomie. Mamy do czynienia na przykład z policją, której komendant jeszcze niedawno odpalił granatnik w swoim gabinecie, co normalnie w normalnych okolicznościach powodowałoby, że już by go dawno nie było, a on był przedstawiany jako ofiara, która dostaje odszkodowanie jeszcze za czy premię później. No. Tak nadszarpnięty wizerunek instytucji, z którym mieliśmy do czynienia w takim procesie ostatnich lat, no doprowadził do momentu, w którym tak rzeczywiście jesteśmy to jako państwo winni wszyscy sobie, obywatelom, żeby wróciło to poczucie bezpieczeństwa i tego zaufania. I to też będzie proces, bo proszę pamiętać, że to się nie zadzieje z dnia na dzień. My będziemy musieli. Naprawdę ciężko pracować, żeby, żeby zaufanie od obywateli odbudować. Mam tego pełną świadomość, ale właśnie ta komisja też po to, żeby wyznaczyć kierunki, żebyśmy mieli poczucie, że te nasze intymne sprawy zwykłych obywateli i, i te metody nie są nadużywane. One muszą być stosowane celowo tam, gdzie powinny być. Bo przecież ten katalog, o, tu jeszcze doda, przecież ten katalog. Przestępstw. W stosunku, w przypadku w których można stosować kontrolę operacyjną, w ostatnich latach ulegał znacznemu poszerzeniu. Przecież poszerzeniu nastąpiła również kwestia dostępności przez służby, na przykład służbę więzienną. No Po co jej uprawnienie do kontroli operacyjnej? Po co? Także. Nad tym wszystkim trzeba usiąść i w takiej spokojnej, ale też merytorycznej debacie wypracować rozwiązania, które dadzą poczucie bezpieczeństwa, dadzą możliwość służbom ścigania przestępstw, no i niemożność polityką wtykania swoich łap tam, gdzie nie powinni. Obyśmy doczekali takich czasów. Ale tak czy inaczej, będziemy pilnie tutaj śledzić, co się dzieje na komisji, pod pani rządami, na komisji do spraw Pegazusa, tak ją nazwijmy. Ona ma oczywiście wiem, że dłuższą nazwę. Tak, o, te, te, te nazwy są za długie w ogóle tych komisji. No, dlatego stosujmy ją w skróconej wersji. <laughs> Życzę, żeby pani krótko trzymała tam całe to towarzystwo, żeby wiedzieli, że pani rządzi. Rozkręcam się. Ja tam nie mam wątpliwości. Że pani sobie poradzi, czego pani życzę. Magdalena dzięki. Sroka, PSL Trzecia Droga, przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej. Kto wie, czy nie najważniejszej, z jaką do tej pory mieliśmy do czynienia, i nie chodzi mi o tę kadencję Sejmu, ale w ogóle od pierwszej Komisji Śledczej do spraw afery Rewina. Jeszcze raz powodzenia, wielkie dzięki za wizytę. Bardzo dziękuję. Dzisiaj to wszystko w studio wyborczym i jutro Bata Grabarczyk. A ja Was zapraszam na niedzielę, na 21. Do zobaczenia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.